Drogi księża arcybiskupi, drodzy księża biskupi, kochani bracia kapłani, diecezjalni i zakonni, kochane siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Od niedzieli palmowej weszliśmy w przeżywanie tygodnia męki pańskiej. Ten tydzień nazywa się Wielkim Tygodniem, bo w nim kulminację stanowią 3 dni Triduum Sacrum, święte dni, w których dokonało się nasze odkupienie, w których w najdoskonalszy sposób ujawniła się nieskończona miłość Pana Boga do nas, ludzi. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dziś gromadzi nas msza święta szczególna, msza święta krzyżna świętego. W czasie tej mszy świętej będzie poświęcenie olejów katechumenów, oleju chorych, a przede wszystkim Krzyżma Świętego, które to oleje święte będą używane w naszym duszpasterstwie przy udzielaniu sakramentów świętych, przy chrzcie świętym, przy bierzmowaniu, przy namaszczeniu chorych. Kościół Święty pragnie, aby w tym dniu odnowić przyjaźń naszą z Chrystusem Panem i pozwolić na działanie Ducha Świętego, aby człowiek w nowy sposób jeszcze bardziej umiał podążać za Chrystusem ubogim, pokornym, dziwiającym krzyż, zmartwychwstałym Panem. I w tym dniu, jak już słyszeliśmy, kapłani odnawiają przyrzeczenia, odnawiają ślubowania, które wypowiedzieli w dniu swoich święceń, w dniu prezbiteratu. Odnawiają z prośbą o modlitwę, by w nowy sposób mogli pełnić jak najdzielniej służbę Chrystusowi Panu. W tym tygodniu więc nie tylko wspominamy te wydarzenia, które miały miejsce ponad 2000 lat temu w Jerozolimie, ale pragniemy, przeżywając misterium, przeżywając te święte dni Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Niedzieli, pragniemy przeżywać, uczestniczyć, odnowić solidarność z Chrystusem Panem. Nie tylko wspominać, ale przeżywać.
przeżywać, z Nim być w czasie męki i Jego przyjąć radość w dniu zmartwychwstania. Moi drodzy, bracia kapłani, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, jakże trzeba z wiarą i w modlitwie podchodzić do przeżywania Triduum Sanctum. Od tego bowiem w dużej mierze zależeć będzie nasz dynamizm, nasz entuzjazm, nasze ofiarowanie swoich umiejętności, swoich talentów, swojego życia Chrystusowi Panu. I tak Wielki Czwartek usłyszymy, już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. Usłyszymy także przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Usłyszymy także i przeżyjemy te słowa, które Pan Jezus powiedział nad chlebem. To jest ciało moje, bierzcie i jedzcie. I nad winem to jest kielich krwi mojej, która będzie za was przelana. Wielki Czwartek Pan Jezus zapowiedział przelanie krwi, mękę swoją i śmierć. Wielki Piątek. Wielki Czwartek przeżyjemy także to uniżenie Pana Jezusa. Uniżył samego siebie aż do śmierci. Uklęknął i ucałował stopy apostołów swoich uczniów. Jakże bronił się Szymon Piotr przed tym gestem, a Pan Jezus obmył im nogi. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia Eucharystii, ustanowienia kapłaństwa. Jest to dla nas szczególnie wielki dzień, bo przecież zostaliśmy obdarzeni Chrystusowym kapłaństwem. To jest ten największy dar, jaki nas może spotkać w życiu. Nie ma większego daru nad sakrament kapłaństwa. A Wielki Piątek będziemy adorować, czcić Jezusa Chrystusa na krzyżu. Do końca nas umiłował. Umiłował nas do Eucharystii. Życie za nas oddał. W ofierze złożył okup za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Wziął do siebie ich winy, ich grzech wziął na siebie. Wielki Piątek to jest dla nas wierzących dzień niezwykły. Pragniemy w tym dniu podziękować Panu Jezusowi za odkupienie. Pragniemy na nowo uczcić krzyż, zwłaszcza, że ten krzyż jest niekiedy hańbiony. Postrzegamy to także i w ojczyźnie, w Polsce, kiedy rękę podnoszą na krzyż. Bronić krzyża, szczycić się krzyżem, wpatrywać się w krzyż, zwłaszcza kiedy przychodzą udarzenia i cierpienia, zwłaszcza kiedy przeżywacie wojnę tych ludzi cierpiących, tych ludzi polegających.
ciągły ten lęk. Dlatego trzeba nam na nowo patrzeć na krzyż i uczyć się od Pana Jezusa i cierpliwości, i pokory, i umieć swoje życie dołączyć do Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, pragniemy to Triduum Sanctum przeżywać w duchu modlitwy, w duchu wiary, żeby owoce tego przeżywania były dla innych darem. Otóż Wielki Tydzień dla Kościoła, dla naszej liturgii, dla naszego duszpasterstwa, to jest kulminacja całego roku kościelnego. Jak odpowiadali w dziejach na nieskończoną miłość Chrystusa do nas, na odkupienie, na mękę i śmierć. Jedno jest charakterystyczne, że testament Chrystusa wypowiedziany z krzyża dość często jest pomijany, zapomniany. Pamiętamy o tym, że Pan Jezus na krzyżu, oczekując na skonanie, matkę swoją oddał w opiekę Janowi. Pamiętamy to. Jan wziął ją do siebie. Oto syn Twój, oto matka Twoja. Ale zapominamy czasem o dwóch wielkich wydarzeniach, jakie były w tym testamencie na krzyżu wypowiedziane. Pierwsze to wydarzenie, w którym Pan Jezus modli się za nieprzyjaciół. Pan Jezus mówi do Ojca: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jak to się to wydarzenie niesłychanie ważne. My dość często o tym zapominamy, że mamy się modlić o nawrócenie nieprzyjaciół, że mamy się modlić, żeby oni zmienili swój sposób postępowania, prosić Pana Boga o nawrócenie nieprzyjaciół. Jak to jest ważne, tak i obecnie. Łatwo nam jest potępiać, wyroki wydawać, sądzić, ale bardzo trudno nam jest powiedzieć, modlić się za nieprzyjaciół. Jakże jest to ważne, żebyśmy głębiej doczytali się testamentu Chrystusa z krzyża. I drugie wydarzenie. To Pan Jezus na krzyżu dokonał kanonizacji Łotra, jednego ze złoczyńców. Mówimy dobrego Łotra. Bibliści mówią, może to był dyzma. Przeciwny sposób, że jeden ze złoczyńców jednak objawił taką wewnętrzną skruchę i taką pokorę i taką świadomość winy. I to, że dostrzegł, że Jezus Chrystus jest bez winy, że Jezus Chrystus jest Królem, jest Panem, zwraca się do Pana Jezusa bardzo w sposób poufany, po imieniu. Zanotował to jeden z ewangelistów, tylko jeden, święty Łukasz. Skąd on wiedział? Skąd się dowiedział święty Łukasz o tym, co Pan Jezus mówił do Łotra i co Łotr mówił do Pana Jezusa? Myślę, bliżsi też to podkreślają, dowiedział się od Matki Najświętszej, która stała pod krzyżem i słyszała, co Pan Jezus wypowiadał do Łotra. A Pan
Jezus na słowa Łotra dobrego, który powiedział: wejrzyj na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa swojego. Wejrzyj na mnie. Zobaczył Pan Jezus w jego wiarę i w jego miłość, jego skruchę. I on powiedział: dziś będziesz ze mną w raju. Kanonizacja bez procesu. Jedyny, czasem zapominamy, on był pierwszym, który otrzymał świętość, otrzymał zapewnienie niego łotr. Jakże jest to ważne w naszym duszpasterstwie, zwłaszcza wobec ludzi, którzy nie chcą nieraz iść do spowiedzi. Opowiadał mi ktoś ze szpitala, że był człowiek, który nie chciał się spowiadać. Szereg razy kapelan proponuje mu: może pan się wyspowiada? Nie chciał się. I kapelan powiedział mu: niech pana westnie do Pana Jezusa. Wejrzyj na mnie. Zmiłuj się na mnie. Wejrzyj na mnie. Gdy przyjdzie moment odejścia. To sobie zapamiętał ten chory. Jednego razu kapelan przychodzi do szpitala. Pyta się, gdzie jest ten chory, co tu leżał. Powiedziano mu: zmarł w nocy. Ale powiedziano mu, że kiedy umierał, konał, to mówił: wejrzyj na mnie, Jezu. Wejrzyj na mnie, Jezu. Jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość tych dwóch wydarzeń z krzyża. Modlitwa za nieprzyjaciół i postawa dobrego łotra. Zaufanie do miłosiernego Zbawiciela. Jak odpowiadali w dziejach naszych na tę miłość Chrystusa wierni? Warto pomyśleć raz, jak odpowiadała święta Teresa do dzieciątka Jezus. Właśnie mówiła: chcę mieć postawę, gdy przyjdę przed Panem, postawę dobrego łotra. Wejrzyj na mnie. Jak odpowiadali z naszych dziejów, jak odpowiadał na miłość Chrystusa patron tej archidiecezji lwowskiej, błogosławiony Jakub Szczepany, jak odpowiadał święty Józef Wilczewski, jak odpowiadali biskupi, duszpasterze, dziejach naszych. Wiemy, jak wielu wspaniałych ludzi wydała archidiecezja lwowska. Wiemy, jakie świadectwo dawali w czasie okupacji, po wojnie, wielu z nich. Wspominamy i arcybiskupa Baziaka. Mówił święty Jan Paweł II o nim: męczennik. Jak wspominali, wspominamy arcybiskupa Jaworskiego, jego postawy, jego wielkiej wierze i oddania Chrystusowi Panu. Wiemy z historii, jak odpowiedział na miłość Chrystusa święty Maksymilian, jak odpowiedział błogosławiony Stefan Wyszyński. Możemy to porównywać, jest nam to potrzeba przywoływania z dziejów, jak odpowiedzieli na miłość Chrystusa objawioną w męce śmierci i zmartwychwstania. W Poznaniu był, rozpoczął się proces przed kilku laty siostry Elżbietanki, która w czasie okupacji zmarła. Nazywała się Czesława Wojtczak. Zmarła w 1943 roku na Gruźlicy. Przy ekshumacji zwłok znaleziono różaniec, włosienicę i rulonik.
na tym papierze, tym rolinku był napis: daj mi Jezu, abym mogła umrzeć jak Ty, zapomniana i wzgardzona. Powiadają, że kartkę tę nosiła od ślubów wieczystych i tym żyła. Znaleziono włosienicę, która dopiero przy ekshumacji została ujawniona. Jak odpowiedziała na miłość Chrystusa siostra Faustyna Święta, jak ogromnie relację osobistą z Panem Jezusem pielęgnowała. Jak odpowiedział święty Jan Wianney, w ubóstwem swoim pokorą, wielką miłością ludzi. Ostatnio bardzo popularny Carlo Acutis, 15-letni młodzieniec włoski z bogatej rodziny, który od Pana Boga otrzymał talent niesłychany, znajomości tych komputerów, internetu, stał się mistrzem internetu, ale ukochał Pana Jezusa od pierwszej komunii świętej tak wielce, że dziwił się, że my dorośli nie zauważamy, że On tam jest, w Eucharystii. Powiedział: Eucharystia jest moją autostradą do nieba. Zasłynął z dobroci, życzliwości. Potrafił nawet zmontować małą wystawę cudów Eucharystii i tę wystawę poprzez internet posłać w świat, żeby ludzie na nowo uwierzyli w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Kardynał Schill, wielki kardynał, znakomity mówca w telewizji, w radiach amerykańskich przez szereg lat, kandydat na ołtarza, napisał także, kiedy księża uczestniczący w rekolekcjach czynią postanowienia, poprawek, postanowienia, zwrócił im uwagę: jedno tylko postanowienie zróbcie. Jakie? I zaproponował: wypełnijcie słowa odpowiedź na Pana Jezusa słowa: jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. I postanówcie sobie, że każdego dnia tak już czasem będziecie kierować, by jedną godzinę poświęcić na rozmowę z Panem Jezusem, na kontemplację, na rozmowę osobistą. Powiedział, że ten sposób ogromnie wpływa pozytywnie na nasze życie, że nigdy nie będziemy czuć się sami. Jest Pan Jezus ze mną. Moi drodzy, niedawno przyszło do mnie kilku panów, rycerzy Kolumba. Jest to nowe, to nie tylko nowe, u nas w Polsce jest nowe, jakby to zgromadzenie piękne, rycerze Kolumba. Zauważyłem, że mają pewne oznaki na swoim ubraniu, na bluzkach. I mówię: jesteście rycerzami, a powiedzcie, jaką macie broń, bo rycerz to broni. I wtedy jeden z nich wyciągnął różaniec z kieszeni i mówi: proszę księdza biskupa, to jest nasza broń, najbardziej skuteczna, najbardziej skuteczna dziś. Nawiązał więc do dzieci fatimskich, gdzie Matka Boża prosiła o różaniec. Moi drodzy siostry i bracia, niech kontemplacja misterium Triduum Sacrum, misterium naszego trupienia, wzbogacona piękną modlitwą różańcową, niech będzie dla Was
wielką siłą, abyście mogli po tygodniu wielkim przeżywać z Chrystusem Panem radość zmartwychwstania nie tylko jeden dzień, ale przez cały Boży rok. Amen. Bóg święty zapłaci.